Marek Czyż, dzień dobry Państwu. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, jest naszym gościem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pani marszałkini, no to jak idą prace nad ustawą korespondencyjną tam w Waszej Izbie? Nasza Izba, kiedy dostała tę ustawę z Sejmu, wystąpiła o opinię do Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli wszystkich tych instytucji, do których zawsze występuje, jeżeli ma oceniać i później ewentualnie uchwalać ustawy, które mają na celu zmiany takie ustrojowe albo bardzo ważne zmiany. No tutaj jest to zmiana o takim charakterze, bo to jest w zasadzie zmiana kodeksu wyborczego, przynajmniej na te wybory. I oczywiście opinię Państwowej Komisji Wyborczej. Kiedy dostanie te opinie, a jeszcze ich nie otrzymała, no to będziemy się zastanawiać. Ja mam sprecyzowane zdanie na temat tej ustawy, no ale zobaczymy też, jakie będą opinie tych instytucji, chociaż no, ja się spodziewam, że będą negatywne oczywiście. Pani marszałkini, gdybym był politykiem PiS-u, to bym panią zapytał, co wam ma zająć cały miesiąc? No to, co Sejm zrobił w ciągu 4 godzin czy 5, bo ten projekt ustawy powstał w ciągu 5 godzin po głosowaniu tym niesławnym dla PiS-u, który przegrał. Na kolanie stworzono projekt ustawy, która jest niekonstytucyjna i która zmienia w jakimś sensie albo w dużym zakresie kodeks wyborczy i jeszcze stosuje takie zwane prawo powielaczowe, czyli większość rzeczy oddaje rozporządzeniem ministrom. To jest niezgodne z konstytucją, w związku z czym ja myślę, że nawet przy takich zmianach tego typu to i miesiąc to jest za mało. My powiedzieliśmy na samym początku kadencji, że Senat to będzie izba zadumy i refleksji, to będzie izba, z której będzie wychodziło tylko dobre prawo. W związku z czym taka ustawa, taki tryb procedowania, oczywiście to jest kolejny raz to, co mówimy od samego początku i zresztą co dzieje się już od 2015 roku, no z tego Senatu taka ustawa nie może wyjść bez konsultacji. No ale co można dobrego zrobić, pani marszałkini, z ustawą, która ma grzech pierworodny? Ona jest proponowana w czasie całkowicie niezgodnym z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. No więc ja wcale nie powiedziałam, że efektem tego będzie zrobienie coś z tą ustawą. No, naturalny tryb w Senacie jest wystąpienie o opinię. O to, aby dostać argumenty na to, czy ta ustawa jest dobra, czy jest zła i czy jest obciążona tym grzechem pierworodnym. I bardzo dobrze pan powiedział. Dla mnie, no ja jestem prawniczką, ale nie ma zbyt wielu prawników w Senacie i jednak zarówno senatorowie, jak i społeczeństwo musi zrozumieć dlaczego. Ja rozumiem, że jest obciążona grzechem pierworodnym, więc mnie tego nie trzeba tłumaczyć i ja mam sprecyzowane zdanie na temat tej ustawy. Pani marszałek Witek apeluje do was, żebyście byli tak pracowici jak Sejm. Sejm uwinął się z tą ustawą, bo Polacy potrzebują trybu głosowania. A wy stosujecie obstrukcję. Tak, pan marszałek Witek, my mamy przecież próbki, że potrafi w ciągu 2 minut czy 3 minut odrzucić poprawki Senatu do jednej ustawy, do drugiej ustawy. Oczywiście są bardzo pracowici, szczególnie w tym, żeby takie dobre poprawki odrzucać. Pani marszałek Witek zarządziła wybory. Oczywiście wtedy jeszcze nie było epidemii koronawirusa. I oczywiście jest w sytuacji no, bardzo trudnej, ale to do rządu należy teraz decyzja, bo to rząd ma obowiązek wprowadzić stan klęski żywiołowej. I my pamiętajmy o tym, że my ten stan klęski żywiołowej, w zasadzie ten stan nadzwyczajny mamy. Dlatego, że poziom ograniczeń praw obywatelskich obecnie jest nawet wyższy niż na podstawie taki, który byłby na podstawie przepisów ustawy o stanach nadzwyczajnych, w związku z czym my ten stan tak naprawdę de facto już mamy. Tylko rząd obawia się jednego szeregowego posła, wiadomo którego, spełnić ten obowiązek, który nakłada na niego konstytucja i ten stan klęski żywiołowej ogłosi. Pani marszałkini, ale ja rozumiem, że tę Państwa deklarację, że z Senatu będzie wychodziło tylko dobre prawo,
Ale bywacie tam czasem mało spostrzegawcze, jak mi się wydaje, bo to wyście przeoczyli poprawkę, a raczej przepis, który odbiera Państwowej Komisji Wyborczej kompetencje. Z Senatu ten przepis trafił z powrotem do Sejmu i został uchwalony. Przeoczyliście go? Proszę mi pozwolić mi nie odpowiadać na to pytanie. To jest dość skomplikowane. Tamta ustawa jest bardzo skomplikowana prawnie. Ja panu powiem tylko, że my nic nie przeoczamy. A To proszę celowo pamiętać o zostawiliście ten tym, że bez przepis? względu, że wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone, i nie wiem, znaczy ja wiem, czy przeoczyliśmy, czy nie, ale nie będę o tym mówiła. Co to za tajemnica? To nie jest tajemnica. To jest kwestia taka, że PiS poszedł za daleko. I chciał w Senacie poprawić swój błąd, po prostu tego głosowania korespondencyjnego. W taki sposób się nie da przeprowadzić bez Państwowej Komisji Wyborczej, no ale to teraz proszę bardzo, niech PiS pokaże, jak to można zrobić. Ale pokazuje, mamy jednoosobową Państwową Komisję Wyborczą. Jacek Sasin jest tą komisją wyborczą. Tak, i będzie to Jacek Sasin pokaże, jak takie głosowanie. W każdym razie. Mamy Jacka Sasina, który nie dość, że wydrukuje karty wyborcze, to jeszcze kiedyby ta nieszczęsna ustawa o głosowaniu korespondencyjnym weszła w życie, to jeszcze stanie się jednoosobową państwową, obwodową komisją wyborczą, no bo trzeba będzie w ciągu kilku czy kilkunastu dni tę komisję stworzyć. Myślę, że to jest niemożliwe fizycznie do zrobienia. Zresztą myślę, że pan premier Morawiecki też już doskonale o tym wie. No więc przed rządem decyzja odnośnie stanu klęski żywiołowej. W każdym razie, wracając do tego głosowania korespondencyjnego, ja mogę powiedzieć za mnie i za mojego kolegę z lewicy, dlatego że lewica to są dwa głosy w Senacie, ale jednak ważne, że na pewno my takiej ustawy nie poprzemy. To wiem, ale gdyby się okazało, że jednak nikt was o zdanie nie pyta, bo tak po prostu może być, to bojkot czy mobilizacja przed tymi wyborami? Panie redaktorze, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę trzeba mieć kilka scenariuszy na to, co się stanie po tym 7 czy 8 Ale maja. myśli pani, że bojkot to jest w ogóle wariant, który można brać pod uwagę, bo to jest walkover? To jest strasznie trudne pytanie i faktycznie strasznie trudna jest odpowiedź. Ja jako prawniczka mam ogromny dylemat moralny, taki moralny. W takim kontekście, że ja jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby nie uczestniczyć w wyborach. I to jest jedna kwestia. Nie zdarzyło mi się to i uważam, że to jest mój obowiązek uczestniczyć w wyborach. Z drugiej strony, ja sobie zdaję sprawę, że to będzie farsa wyborcza. No I może teraz będzie, ale jest myślę, że kwestia, obóz czy to Zjednoczonej są Prawicy się wybory, czy modli o to to, nie żebyście są nie poszli. wybory. Więc dlatego na pewno te decyzje będą podejmowane w zależności od tego, jaka będzie sytuacja, i to będzie sytuacja, w której trzeba będzie podejmować decyzje w ciągu 2-3 dni. A myśli pani, że jest czas na to? Bo jeśli miała być jakakolwiek kampania, no to trzeba by się już decydować, czy Ale podejmujemy te kampanii, rękawice, czy nie. panie redaktorze, ale kampanii nie ma. I dlatego ja mówię od początku, ja to mówię od samego początku, kiedy zaczęła się walka z koronawirusem. Że i kiedy wstrzymano kampanię wyborczą, bo de facto wstrzymano możliwość gromadzenia się, możliwość prowadzenia normalnej kampanii wyborczej, że te wybory już są niezgodne z prawem, one już są niezgodne z konstytucją, dlatego że nie są równe, że wszyscy kandydaci nie mają równych Ja szans. wiem, No w pani związku z czym, marszałkini, ale co mówimy naprawdę o pani sądzi, kampanii wyborczej? że ta kampania jest potrzebna, że Tak. zwolennicy Biedronia zagłosują na Dudę, bo nie było kampanii wyborczej? Uważam, że kampania wyborcza jest potrzebna, bo to jest bardzo płytkie ujęcie tematu, kiedy mówi się, no przecież wyborcy i tak wiedzą, na kogo zagłosować. Wcale tak nie jest, dlatego że bardzo wielu mamy wyborców niezdecydowanych i to tak zawsze jest. Proszę pamiętać, że zresztą wszystkie badania o tym mówią, że większość ludzi podejmuje decyzje w ostatnim tygodniu przed wyborami, właśnie pod wpływem kampanii wyborczej. Kampania wyborcza to jest prezentacja programów, a poza tym jeszcze jest jedna kwestia. Prezydenta? Myśli pani, że prezydent ma Też. program jakikolwiek? Którykolwiek Myślę, że prezydent? no, nasi kandydaci nam różne rzeczy pokazywali. Poza tym proszę popatrzeć jeszcze na jedną kwestię. Wtedy, kiedy tej kampanii nie ma spotkań z ludźmi, to słupki sondażowe lecą w dół tym, którzy się nie pokazują w mediach. No taki mamy świat. Mamy świat medialny. Trzeba się pokazywać. Media to pokazują przede wszystkim. Tutaj nie ma nic. Przecież
takiej przestrzeni medialnej w tym momencie inni kandydaci nie istnieją. Istnieje tylko pan prezydent Duda w TVP 1 i 2 i tam on cały czas jako zbawca, wielki ojciec narodu dzwoni do pana prezydenta Trumpa i oczywiście od razu wskutek tej rozmowy polscy lekarze pojadą do Stanów Zjednoczonych. Pusty śmiech, ale dla zwolenników PiSu to oznacza, że mamy prezydenta, który powinien pewno zostać drugi raz. A nasi zwolennicy, czy zwolennicy wszystkich innych partii opozycyjnych nie mają możliwości zobaczyć swojego kandydata czy kandydatki w telewizji. Oczekuje pani albo pani środowisko czegoś po dzisiejszym spotkaniu pana Borysława Budki z panem Gowinem? Ja nie przywiązuję wagi do tego spotkania. Ale może być kluczowe, jest... może od niego zależy, czy ustawa przejdzie, czy nie. Nie, to czy ustawa przejdzie, czy nie, myślę, znaczy w Senacie, to raczej nie zależy od pana Borysa. W Senacie nie, ale to ten bój nie jest istotny, pani dobrze o tym wie. Sejm się nie przejmie zasadniczo tym, co wy zrobicie z tą ustawą w Senacie. W związku z czym ja jeszcze raz powiedziałam, myślę, że pan Borys Budka jako szef jednej z największej partii opozycyjnej pewno powinien rozmawiać ze wszystkimi, ale zobaczymy, co to da. Ano, zobaczymy. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, była naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie, pani marszałek. Dziękuję bardzo.